zamkowy, gdzie w jednej z sal zamku zostanie powitany przez prezydenta Andrzeja Dudę. Do samochodu po Donalda Trumpa zejdzie szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski i to on przejdzie z amerykańskim przywódcą na Zamek Królewski. O godzinie 9:30 rozpoczną się rozmowy w cztery oczy prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych, a pół godziny później rozmowy plenarne delegacji. Główne tematy rozmów w cztery oczy to bezpieczeństwo, budowa tarczy antyrakietowej w Redzikowie i obecność wojsk amerykańskich w Polsce. W wywiadzie dla Polskiego Radia Andrzej Duda mówił, że poruszy tematykę bezpieczeństwa energetycznego. Chodzi głównie o dostawy skroplonego gazu. Andrzej Duda będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem także na temat zwiększenia gwarancji bezpieczeństwa dla Polski, między innymi w kontekście obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Po godzinie 11 na Zamku Królewskim rozpocznie się szczyt Trójmorza, a w pierwszej sesji weźmie udział także prezydent Donald Trump. Napięty harmonogram wizyty Donalda Trumpa w Polsce, o nim mówiła reporterka informacyjnej agencji radiowej Sylwia Białek. Zaglądamy teraz za ocean, bo dziś wszystkie główne amerykańskie gazety publikują artykuły na temat wizyty Donalda Trumpa w Warszawie. Prasa odnotowuje, że prezydent USA ma spotkać się z bardzo dobrym przyjęciem. Dziennikarze zastanawiają się, jaki wpływ będzie miała wizyta amerykańskiego przywódcy na relacje wewnątrz Europy. W komentarze wczytał się Marek Wałkuski. Polska pracowała nad tym, by przywitać pana Trumpa jak bohatera, pisze w korespondencji z Warszawy dziennik Wall Street Journal. Gazeta przypomina, że prezydent Barack Obama wspierał kanclerz Angelę Merkel zarówno w kwestii imigrantów, jak i większej integracji europejskiej. Obecny nacjonalistyczny rząd polski ma nadzieję, że pan Trump dostrzeże w nim ideologiczną bratnią duszę i wesprze starania o rozluźnienie Unii i odsunięcie środka ciężkości od Berlina, pisze Wall Street Journal. Washington Post konkluduje, że jeśli Donald Trump zechce zagrać na nosie biurokratom z Brukseli i Berlina, to Warszawa jest do tego dobrym miejscem. Gazeta podkreśla, że prezydent Trump odwiedza ważnego sojusznika z NATO i że w Warszawie czeka go ciepłe przyjęcie. Z kolei dziennik New York Times określa wizytę prezydenta Trumpa w Polsce mianem przystawki przed głównym daniem, jakim jest udział w szczycie G20. Prasa w Stanach Zjednoczonych odnotowuje też fakt, że prezydent Trump odwiedza Warszawę przed Paryżem, Berlinem i Londynem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Cieszę się, że właśnie dziś mogę przekazać Państwu te informacje, mówił szef MON Antoni Macierewicz, zdradzając szczegóły porozumienia w sprawie rakiet Patriot. Dziś nad ranem podpisano memorandum. Rząd USA wyraził zgodę na sprzedanie Polsce najnowszej generacji rakiet, takich jakich używa armia USA, poinformował minister obrony narodowej. To były dyskusje trudne nie tylko dla nas, którzy chcieliśmy uzyskać ten system, ale także dla strony amerykańskiej, która nigdy dotychczas nie została postawiona w takiej sytuacji, że ma dostosować swój system Patriot do szczególnych wymogów jakiejś armii. Zdaje się, że tylko Izrael był w podobnej sytuacji, iż negocjował szczególne warunki i uzyskał szczególne zgody ze strony amerykańskiej. To dobra informacja, tak o podpisaniu memorandum mówi Tomasz Siemoniak. Były szef MON przypomniał w Sygnałach Dnia, że rozmowy o patriotach rozpoczął poprzedni rząd. To są dobre informacje. Rząd, w którym zasiadałem w kwietniu 2015 roku, podjął decyzję, że decydujemy się na rozmowy z rządem USA na temat pozyskania systemu Patriot i ta dzisiejsza informacja jest dobrą kontynuacją. Polska chce kupić w sumie 8 zestawów Patriot oraz radar dookólny, a także zintegrowany system dowodzenia. Niepolityczny, a rodzinny charakter będzie miał polsko-amerykański piknik wojskowy z okazji wizyty prezydenta Donalda Trumpa. Po południu na błoniach Stadionu Narodowego ruszy militarna impreza pod hasłem Zawsze blisko, razem bezpieczni. Co będzie można zobaczyć na pikniku? O tym Agnieszka Drążkiewicz. Miłośnicy militariów będą mogli podziwiać z bliska m.in. sprzęt i wyposażenie naszych jednostek. Każdy będzie mógł podejść i wejść do transportera Rosomak czy czołgu Leopard. Żołnierze zaprezentują też wyposażenie jednostek specjalnych i oddziału żandarmerii, a także wyposażenie pilotów wielozadaniowych samolotów F-16. Specjalne stoisko przygotowało również Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. Będzie na nim można dowiedzieć się, na czym polega służba terytorialsów i jak dostać się do tej nowej formacji. Ciekawe atrakcje przygotowali też amerykańscy goście. Zwiedzający strefę US Army będą mogli poznać tradycyjne rozrywki prosto zza oceanu, wziąć udział w warsztatach oraz posłuchać muzyki, przy której chętnie bawią się Amerykanie. Podczas pikniku obecni będą też konsultanci, którzy doradzą, jak starać się o studia i stypendia na amerykańskich uczelniach. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
Na koniec jeszcze Tallin, spotkanie unijnych ministrów spraw wewnętrznych i nowa odsłona kryzysu migracyjnego we Włoszech. Nieformalną naradę zwołała Estonia, która w tym półroczu kieruje pracami wspólnoty. Według najnowszych danych po zamknięciu szlaku z Turcji do Grecji, Włochy są obecnie wystawione na największą presję migracyjną. Władze w Rzymie chcą, by część uciekinierów uratowanych na Morzu Śródziemnym była odstawiana do Hiszpanii i Francji i zagroziły nawet zamknięciem portów dla łodzi z migrantami. Żaden kraj nie zaoferował wsparcia, a komisja, by odwieść włoski rząd od tego pomysłu, zaoferowała 35 milionów euro, ale też ponagliła władze w Rzymie. Tak mówił komisarz do spraw migracji Dimitris Avramopoulos. Włochy muszą wdrożyć procedury, by przyspieszyć rejestrację migrantów. Oprócz nacisków na władze w Rzymie, komisja ponowiła też presję na unijne kraje, by przyjmowały uchodźców z obozów we Włoszech i w Grecji, zgodnie z decyzją z jesieni 2015 roku. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. I jeszcze na chwilę wracamy do centrum Warszawy, konkretnie w okolice hotelu Marriott. Już za chwilę Donald Trump ma wyruszyć sprzed hotelu, gdzie spędził noc. Uda się na Zamek Królewski, przypomnę, o 9.20. Donald Trump ma przyjechać na zamek, gdzie powita go polski prezydent Andrzej Duda. Obaj politycy mają rozmawiać przez co najmniej 20 minut w cztery oczy, bez tłumaczy. Następnie dołączą do nich członkowie polskiej i amerykańskiej delegacji. O 11.00 obaj prezydenci wezmą udział w spotkaniu przywódców 12 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, to szczyt Trójmorza. Więcej na ten temat w kolejnych serwisach. I jeszcze prognoza pogody. Dziś na Podkarpaciu i południu Małopolski początkowo więcej chmur i gdzieniegdzie przelotne opady deszczu. Później pogodnie, tak jak na pozostałym obszarze kraju. Temperatura od 19 stopni na Suwalszczyźnie do 24 na Dolnym Śląsku. Na Wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 18 do 21 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rządy pieniądza. I witam serdecznie, Tomasz Wróblewski. Dzisiaj specjalne wydanie naszego programu, bo powodem oczywiście jest wizyta prezydenta Trumpa, którego kolumna w trakcie tego programu podjedzie, dotoczy się tak naprawdę na spotkanie z prezydentem Dudą. Obiecujemy, że dalej będziemy rozmawiali sporo o pieniądzach. W międzyczasie będziemy łączyli się z naszymi reporterami, którzy są wszędzie na trasie przejazdu i podczas obok najważniejszych spotkań, bo jak słyszeliśmy, spotkanie z prezydentem Dudą będzie w cztery oczy, a już w naszym studio witam Sławomira Chorbaczewskiego, ekonomistę. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Witam Grzegorza Małeckiego, Fundacja Puławskiego. Dzień dobry państwu. I finansistę Jerzego Bielewicza. Dzień dobry. W oczekiwaniu na to, co będzie działo się dzisiaj na ulicach Warszawy i na placu Krasińskiego, chciałem najpierw zacząć od gorącej informacji, jaka jest decyzja MON-u i podpisanie memorandum w sprawie zakupu przez Polskę zestawów Patriot. Dwie baterie miałyby zostać dostarczone w takiej obecnej, dostępnej już konfiguracji z radarem sektorowym. W marcu zmodyfikowano zapytanie, czy z marca tego roku ofertowe, czy nie możemy wyposażyć naszego systemu w nowe dookólne radary zintegrowane z nowym systemem zarządzania polowej walki. Cały projekt Wisła ma kosztować 30 miliardów złotych. Decyzję czekaliśmy dość długo, bo sam temat pojawił się już w 2015 roku. Polski rząd wahał się przez chwilę między systemem MITS i systemem Patriot i może jakbyśmy chwilkę porozmawiali o tym, dlaczego tak drogo i dlaczego właśnie Patriot. Wydaje się, że technologie militarne pozostawały i pozostają cały czas podstawowym, jednym z podstawowych elementów, ale ja bym zaryzykował twierdzenie, że podstawowym wszelkich opartych na innowacjach wzrostów gospodarczych. Technologie militarne między innymi to jest chociażby internet. Pamiętajmy o tym. Zatem wszelkie wydatki na technologie militarne wracają. Wielu analityków mówi, że nawet w 3/4 do gospodarki w taki czy w inny sposób.
w związku z czym warto wydawać. I co do zasady, te wydatki nie są zbyt drogie. Oczywiście w poszczególnych przypadkach trzeba zawsze negocjować, trzeba zawsze dostawać to, co jest najlepsze. Dzisiaj pan minister Macierewicz wyraźnie w trakcie konferencji prasowej o 7.30 powiedział, że jesteśmy jednym z nielicznych krajów, wymienił obok nas jedynie Izrael, które dostały indywidualną ofertę od Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o tego typu uzbrojenie. To też pokazuje, że w ramach tej globalizacji, która jest w tej chwili, powinniśmy się bardzo bacznie rozglądać wokół i poszukiwać tego, co jest najlepsze. Oczywiście niezależnie od tego, że w ramach technologii militarnych, jeszcze raz to powtórzę wyraźnie, żeby to dobitnie zabrzmiało, powinniśmy jak najwięcej produkować w Polsce i jak najwięcej innowacyjności wprowadzać w Polsce. To jest kluczowe. Wykorzystywać tą technologię. Ja opowiem, że mamy dwa w zasadzie systemy, tak mówiłem, Patriot i MITS. MITS różnią się w zasadzie między sobą poza technologicznymi rozwiązaniami. To koncerny, w obydwu są amerykańskie koncerny. Jeżeli chodzi o Patriot, to jest Raytheon. Jeżeli chodzi o system MITS, to jest Lockheed Martin. I Stany Zjednoczone jako rząd popierały w zasadzie zakup którego bądź. Znaczy nie rozróżniały. Decyzja była suwerenna polskiego rządu. Bardzo proszę, pan Małecki. Tak jest, znaczy od dłuższego czasu, jak już było powiedziane, prowadzone były negocjacje, natomiast najważniejszy efekt tych negocjacji, jak wygląda z zapowiedzi, z informacji ministra Macierewicza, jest to, że będziemy mieć do dyspozycji najnowszy... Ten, który jeszcze nie powstał. Tak jest, właśnie, ponieważ ta wersja, o której wcześniej była z kolei rozmowa, z drugiej strony był bardzo technologicznie przestarzały i chodziło, tutaj dyskusja między innymi dotyczyła tego, czy będziemy mieli do dyspozycji za jednak dosyć duże pieniądze, krótko mówiąc, jak niektórzy to nazywali, złom, czy już wycofywane przez Amerykanów z użytku, czy będziemy mieli sprzęt, który będzie technologicznie elementem napędowym rozwoju naszej... Pamiętamy, że ten złom ochronił Izrael w czasie wojny irackiej przed skudami latającymi z Iraku, oczywiście. Zgadza się, ale one też były, powiedzmy, na innym etapie rozwoju, też były stare. W związku z tym chodzi o to, żeby nie tylko mieć sprzęt amerykański, ale żeby ten sprzęt był naprawdę najwyższej jakości, najnowocześniejszy, tak żebyśmy mogli się w odpowiedni sposób, należyty przygotować na ewentualne zagrożenia, tym bardziej, że te zagrożenia również, o których wspominał minister Macierewicz, również są najnowszej technologii. Czyli mówimy tutaj o 30 miliardów, to jest dużo pieniędzy, nawet na państwo 38 czy 37 milionowe. Jeśli te pieniądze przyniosą zyski i korzyści dla Polski, tą inwestycję trzeba traktować jak każdą inną. W związku z tym, jeśli to system Patriot... Zyski bezpieczeństwa, rozumiem, tak? No bo zarobić to na tym pewnie nie zarobimy. Dlaczego nie? Nie. Można, dlaczego? Jeśli będziemy serwisowali na przykład system Patriot w państwach europejskich i jednocześnie będziemy dbali o to, żeby te systemy unowocześniać z naszą myślą techniczną, możemy również mieć udział w sprzedaży tych systemów. To wszystko zależy, jak podejdziemy do... Czyli to, co mówił pan Horbaczewski, żeby tą technologię uczyć się i wykorzystywać dla swojej własnej gospodarki. Tak jest. Tu dualne technologie militarno-cywilne, no to jest jakby słowo klucz. W tej przestrzeni chcemy współpracować z Amerykanami, tak żeby to było z korzyścią dla polskiej gospodarki. A wracając do systemu Patriot, chcemy je serwisować i chcemy modernizować i mieć jakiś udział w sprzedaży, w zyskach. Jeżeli chodzi o system MITS, tylko powiem, że on jest już, czy będzie wdrażany, bo także on nie jest jeszcze gotowy. W Niemczech, we Włoszech trwają rozmowy ponoć z Izraelem. Nie wiem, na ile te systemy będą kompatybilne, ale jeden i drugi mają możliwość ochrony 360 stopni, także kraju wokół, niezależnie skąd by ta rakieta leciała, w przypadku Polski pewnie z północy albo ze wschodu. Temat, który z pewnością będzie poruszany i który jest chyba
większy niż same tylko Stany Zjednoczone i większy niż Polska, to jest kwestia dostaw gazu, bo my oczywiście jesteśmy zainteresowani dywersyfikacją i zapewnieniem sobie innych źródeł, choćby amerykańskiego skroplonego gazu, który zmieni nasze relacje z Rosją i uzależnienie od rosyjskiego gazu. No ale tak naprawdę, jeśli zostawimy ten konflikt między Niemcami, które prą do stworzenia Nord Stream 2, Amerykanami, którzy są przeciwko Nord Stream 2, chcieliby sprzedawać więcej skroplonego gazu i budować na tej osi. Przecież nie może tylko chodzić o Polskę i nie może chodzić tylko o to, żeby ubezwłasnowolnić Rosję. Powiedzmy o innych, o innym kontekście także gospodarczym tego konfliktu. Może on nie jest jeszcze napisany, ale coraz częściej pojawia się w dyskusjach ekspertów. Z pewnością, gdyby doszło do budowy Nord Stream 2, Niemcy połączone bezpośrednio z Rosją, ze złożami w Rosji, byłyby głównym graczem w handlu gazem w Europie. I takie jest zamierzenie. Z kolei konkurencyjnym projektem jest projekt polski. Przy współudziale Amerykanów dostaw gazu LNG z Ameryki. Zainteresowana jest tym też Portugalia, Hiszpania, to nie tylko Polska jest zainteresowana tym gazem. Oczywiście, Baltic Pipe, korytarz norweski, to wszystko są konkurencyjne projekty w stosunku do Nord Stream i nam powinno zależeć i na tym spotkaniu, które nadchodzi, które odbywa się w Warszawie, i na spotkaniu G20, aby ten Nord Stream, jednak ta druga nitka, nie powstała. Uziemić. I jest to bardzo poważna sprawa, bo to nie tylko pieniądze i handel. To jest według mnie też zagrożenie takie egzystencjonalne dla Polski. My wiemy, dlaczego my boimy się Nord Stream 2. Dlaczego on miałby przeszkadzać tak bardzo Stanom Zjednoczonym? Pan Sławomir Horbaczewski. Moim zdaniem zdecydowanie powinniśmy w tym kontekście wspomnieć bardzo dobrą, poprawiającą się zdecydowanie atmosferę też wokół Polski. No dzisiaj już w Polskim Radiu 24 mowa była o artykułach w New York Times, które się ukazały. Tylko, przepraszam na sekundę, bo w tej chwili tylko chcę powiedzieć, że prezydent Trump wyjechał właśnie swoją kolumną powoli toczącą się na spotkanie z prezydentem Dudą. Bardzo proszę dalej. Jeżeli wyjechał dopiero teraz, to chyba jakieś opóźnienie może się pojawić, ale... Kwadrans studencki, tak. Jasne. Ale co do zasady, mamy bardzo dobre artykuły również w New York Times. Całkiem niedawno mówiliśmy o Financial Times, mówiliśmy o Bloombergu, Le Monde. Dzisiaj możemy mówić, mowa była o tym, tak jak wspomniałem wcześniej, w Polskiej Radio 24 już dzisiaj. Bardzo dobre dwa artykuły w New York Times odnośnie Polski. Pokazanie Polski jako tego kraju, spośród krajów rozwijających się, który ma realne szanse, tak jak kiedyś Korea Południowa, przeskoczenia z grupy krajów rozwijających się do grupy krajów rozwiniętych. I bardzo wyraźne wskazanie, że jednym z motorów tego przeskoczenia, tego wzrostu, czyli przekroczenia tej bariery $15,000 amerykańskich dochodu na osobę, która mówi o tym, że jesteśmy w tej grupie, że będziemy za chwilę w tej grupie krajów rozwiniętych, jest między innymi to, że Polska się opiera nie na surowcach, tylko na przemyśle, na reindustrializacji, na innowacjach technologicznych. I to, że mówimy o imporcie do Polski surowców ze Stanów, to jest bardzo symptomatyczne, bo to pokazuje bardzo fajną rzecz, dobrą rzecz, że my w tej chwili bardzo wyraźnie mówimy o oparciu naszego wzrostu na wysokich, zaawansowanych technologiach, a o imporcie ze Stanów Zjednoczonych takiego surowca, jakim jest gaz. Dziękuję serdecznie. Będziemy za chwilę jeszcze rozmawiać o tej cichej wojnie gazowej. Natomiast teraz, jak już wspomniałem, kolumna prezydenta Trumpa zdąża na spotkanie z prezydentem Dudą. My połączymy się z naszą reporterką, która jest na miejscu, już oczekuje na prezydenta Trumpa. Łączymy się z panią Małgorzatą Głogowską. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam. Faktycznie kolumna z prezydentem Donaldem Trumpem dosłownie przed momentem wyjechała z hotelu Marriott, gdzie nocował prezydent Stanów Zjednoczonych. Teraz prezydent jedzie już tym słynnym samochodem fortecą ulicami Warszawy. Rozmowa z Andrzejem Dudą na Zamku Królewskim miała się rozpocząć o godzinie 9:40, także to spotkanie może się chwilę opóźnić. Na razie panuje tutaj właśnie atmosfera oczekiwania. Biuro prasowe powoli wypełnia się. Tych stanowisk jest zresztą tutaj bardzo
bardzo dużo. Poza polskimi dziennikarzami na wydarzenie na Zamku Królewskim akredytowało się kilkuset dziennikarzy z ponad 20 krajów, także ponad 100 dziennikarzy ze Stanów Zjednoczonych. Spotkanie głów państwa, na które czekamy, ma potrwać około 20 minut. Głównymi tematami tej rozmowy w cztery oczy mają być bezpieczeństwo i energetyka. Polskie władze chcą, aby poruszony został wątek dalszej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, a nawet zwiększenie liczby żołnierzy. Posłuchajmy, co o tym spotkaniu przed jego rozpoczęciem mówił szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Chcemy, żeby efektem tych rozmów było pogłębienie współpracy polsko-amerykańskiej w zakresie obronności, w zakresie bezpieczeństwa i z drugiej strony przegląd możliwości współpracy gospodarczej, zrobienia nowych interesów polsko-amerykańskich. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński mówił wczoraj natomiast, że istotnym wątkiem rozmowy Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa mogą być też sprawy związane z energetyką. Łapiński przyznał, że w ostatnim czasie prezydent Stanów Zjednoczonych mówił, że amerykański gaz będzie sprzedawany poza Stany Zjednoczone. Rzecznik prezydenta przyznał, że tutaj obie strony mogą zyskać, USA sprzedając surowce, a Polska poprzez ich zakup będzie zwiększać swoje bezpieczeństwo energetyczne. W związku z wizytą prezydenta Trumpa poruszanie się po centrum Warszawy jest bardzo utrudnione. Teren wokół Zamku Królewskiego jest zamknięty. W dochodzących uliczkach obowiązuje zakaz parkowania. Biuro Ochrony Rządu przyznało, że odbywający się szczyt Trójmorze i towarzysząca mu wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych wymagała kompleksowego planowania. Przygotowania trwały wiele miesięcy. To właśnie na stronie polskiej spoczywa główny ciężar ochrony osób biorących udział w szczycie. BOR porównał przygotowania do tego wydarzenia do organizacji ubiegłorocznego szczytu NATO. Jednocześnie Biuro Ochrony Rządu przyznało, że US Secret Service i BOR darzą się wzajemnym szacunkiem i zaufaniem, a współpraca między tymi służbami na przestrzeni lat przebiegała bez zarzutu. Dziękuję serdecznie. Małgorzata Głogowska, tuż jeszcze przed spotkaniem prezydenta Trumpa z prezydentem Dudą. Dziennikarze amerykańscy, o których wspominała Małgorzata, faktycznie już od wczoraj wieczorem polskiego czasu nadawali do Stanów Zjednoczonych i CNN, i Fox News, i ABC. W zasadzie wszystkie wydania informacyjne były łączeniem się z Polską. Jeżeli chodzi o kwestie gazowe, to my kontynuujemy w dalszym ciągu nasz temat. Bardzo proszę, może poproszę pana Grzegorza Małeckiego, tylko powiem, że Niemcy w tej chwili w 40% uzależnione są od importu gazu z Rosji, a według planu rozwoju gospodarczego do 2025 roku to uzależnienie zwiększy się do 50%, co oznaczałoby, że Nord Stream 2 to już nie jest kaprys tylko Niemiec, ale to jest żyć albo nie żyć. Zgadza się, to jest problem Niemiec, natomiast nasza perspektywa jest zdecydowanie odmienna i naszym być albo nie być jest posiadanie różnych źródeł zdywersyfikowanych i stąd bardzo pozytywny rozwój wydarzeń po wyborach w Stanach Zjednoczonych, czyli zielone światło na uruchomienie kanału transportu gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych. W ogóle uruchomienie tej aktywności amerykańskiego przemysłu wydobywczego w kierunku poza Stany Zjednoczone. Jednym z tych partnerów, którzy zostali wybrani, jest Polska i z naszej perspektywy jest to bardzo pozytywna decyzja, która idzie naprzeciw naszym działaniom już prowadzonym od wielu lat, pamiętajmy, zapoczątkowanym przez za czasów poprzedniego rządu PiS-u, czyli uruchomienie tak naprawdę inwestycji związanej z Bramą Północną, która daje nam dostęp na nasz rynek znacznie większej i dużej ilości gazu skroplonego z innych kierunków niż tylko Rosja, dzięki czemu będziemy mogli uniezależnić się od tego kierunku. Amerykanie są dużym producentem, poważnym partnerem. Wiemy, że ten kierunek katarski na przykład, czy z terenów Zatoki Perskiej, no jest obciążony pewnym ryzykiem nie tylko politycznym. Stąd dołączenie do tych dostawców Stanów Zjednoczonych jest bardzo pozytywnym sygnałem, dającym szansę na zwiększenie naszej niezależności energetycznej. Jeszcze o energetyce, bo ta forpoczta, czy jak to nazywamy, Sherpa, którzy przyjechali do Warszawy rozmawiać, poprzedzając wizytę prezydenta Trumpa, wspominali, że Stany Zjednoczone chciałyby również sprzedawać Polsce węgiel. Przypomnijmy, że po prezydencie Obamie, teraz prezydent Trump
zniósł rozmaite restrykcje na wydobywanie węgla. Właśnie dla zachodniej Wirginii to niewątpliwie jest ważny dzień i ważny rok. Natomiast pytanie, czy i w jakim stopniu Polska może na to zareagować? Jerzy Bielewicz. No to jest bardzo marginalny temat, sprzedaż amerykańskiego węgla do Polski. Co prawda Polsce brakuje niektórych rodzajów węgla i rzeczywiście lepiej jest prowadzić z Ameryki po dobrej cenie niż z Rosji. Natomiast ja bym chciał wrócić do gazu, bo to jest centralne. To już będziemy musieli po przerwie, wrócimy niewątpliwie do gazu. Zgadzam się, że to będzie najważniejszy pewnie temat nie tylko naszego programu, ale dzisiejszych rozmów z prezydentem Dudą. Zapraszamy już Państwa na skrót informacji. Reklama. Myślałaś o rzuceniu palenia? Tak, ale to pewnie będzie bardzo trudne. Weź Desmoxan. Niemal się... Wyjaśnione, to jest w Polsce. Uderzył go rzekomo jakiś Białorusin, czołowy sterzec. No, ciężarowy. Tak, a on bardzo, bardzo mocno mówił o Polsce, o sprzedawaniu ziemi, mówił o miłości do ojczyzny, mówił o, czytam właśnie, dokąd zmierzasz Europo, czytam, spełniły się ostrzeżenia świętej pamięci Filipa Adwenta przed wędrówką ludów i rozsadzaniem państw narodowych przez ludność muzułmańską. On to mówił, że to będzie, nawoływał, by nie ufać ślepo każdemu, ale układać dobrosąsiedzkie stosunki wyłącznie na podstawie poszanowania praw wolnych i suwerennych narodów. Właśnie w naszym dzienniku wczorajszym, dzisiaj na ostatniej stronie w naszym dzienniku rocznica śmierci Filipa Adwenta. I też no warto to zauważyć i mówić. Nawet i wtedy uczymy się, życie nas uczy, prawda? Dobrze, że pan, dobrze, dziękuję. Właśnie jedna z metod, bardzo dobrze. Jeszcze chciałem tylko taką na koniec, że a propos właśnie tego najazdu obecnego na Europę, to w sumie możemy powiedzieć, że to jest najważniejszy teraz problem w Europie, bo przecież nie ekonomia, tylko właśnie ten najazd w drobnym procencie uchodźców, a w rzeczywistości 90% to są emigranci. Więc właśnie zdaje się, że emigranci, to jest też pytanie, o co tu chodzi, proszę pana. No to jest bardzo ciekawy temat. Tak właśnie, że 2 albo 3 tygodnie wstecz w tym wydaniu weekendowym, soboty i niedzielne naszego jeszcze niedawno w Polsce magazyn nie bardzo ciekawy artykuł, kiedy przyjaciółka poleciła mi opokal med, bo przynosi ulgę na długo. Podstawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokal med. Wyjaśniające, także można dobrze zrozumieć ten problem. Tak, tak, tak. No i zwróćmy uwagę na naukę. To, co pan powiedział w internecie, co jest. Jakie jest? Jest takie powiedzenie, z jakim przestajesz, takim się stajesz. W jakim środowisku medialnym my przebywamy? I czy popatrzcie... Usuwa, nalejecie się woda i będziecie później znowu woda. Zdaci moria pagody. Serdecznie. Dziękuję. Z panem Bogiem. Z Bogiem. Właśnie, proszę państwa, dziękuję panu Leszkowi. Na temat było. Bardzo dziękuję. Proszę, Radio Maria, słucham. Proszę bardzo. Czekamy na wiadomości, a tu reklama. Teraz zawsze cały czas do mikrofonu, żeby było dobrze słychać. Państwo też domy. Słuszny wybór. Zapytaliśmy przygodnych ekipów. Czekamy na wiadomości, a tu reklama. Zdać u moria pagody. Zdać u moria pagody. Moria. Zdać u moria pagody. Zdać. Dała jej własnych. Lipostom Lipostom dostarcza elektrolity, sód, potas, utrwacone po spożyciu alkoholu, które pomogą leczyć nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Lipostom zawiera chol... Zdać u moria pagody. Oni się cieszą, że i żyć, że i Warszawa, że patriot, no i co, i jest wiadomości, są, porządek musi być. To wszystko dziś, w Polskim Roku 24. Donald Trump w Polsce. Autopromocja. A może ona nie ma
Radio 24, minęła 9.30, czas na informacje dnia. Aleksandra Kozera zapraszam. Bezpieczeństwo i energetyka będą głównymi tematami rozmów Donalda Trumpa w Polsce. Amerykański prezydent jest już na Zamku Królewskim. Tam jest też nasza reporterka Małgorzata Głogowska. Powiedz, jak wygląda ceremonia powitania i czy rozmowa w cztery oczy prezydentów Trumpa i Dudy już się rozpoczęła. Dosłownie przed momentem na Zamku Królewskim pojawił się prezydent Stanów Zjednoczonych. Trasę z hotelu Marriott na plac zamkowy pokonał oczywiście swoim słynnym samochodem fortecą. Spotkanie w cztery oczy prezydenta Trumpa i prezydenta Dudy jeszcze się nie rozpoczęło. Ma ono potrwać około 20 minut. Rozmowa będzie dotyczyła bezpieczeństwa i polsko-amerykańskich stosunków gospodarczych. Mówi się o tym, że polskie władze liczą na to, że dostaną od prezydenta Stanów Zjednoczonych zielone światło na sprzedaż do Polski amerykańskiego gazu. Po zakończeniu tej rozmowy sam na sam odbędą się rozmowy plenarne delegacji polskiej i amerykańskiej. Przewodniczyć im będą Donald Trump i Andrzej Duda. Prezydent Stanów Zjednoczonych będzie później jeszcze gościem szczytu Trójmorza. Weźmie udział w pierwszej sesji szczytu poświęconej współpracy euroatlantyckiej. O czym z Zamku Królewskiego mówiła reporterka Polskiego Radia 24 Małgorzata Głogowska. Wizytę Donalda Trumpa komentuje prasa na całym świecie. Główne amerykańskie gazety podkreślają, że prezydent USA ma spotkać się z bardzo dobrym przyjęciem. Dziennikarze zastanawiają się, jaki wpływ będzie miała ta wizyta na relacje wewnątrz Europy. Polska pracowała nad tym, by przywitać Trumpa jak bohatera, pisze w korespondencji z Warszawy dziennik Wall Street Journal. Polska chce zainteresować amerykańskiego prezydenta ideą współpracy państw środkowej i wschodniej Europy, sugerują z kolei rosyjskie media. O tym między innymi napisał dziennik Niezawisima Gazeta w tekście zatytułowanym Trump w akwenie Trójmorza. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Rosyjska gazeta twierdzi, że polityka amerykańskiego prezydenta wpisuje się w polskie inicjatywy stworzenia bloku państw, które byłby przeciwwagą dla francusko-niemieckiej dominacji w Unii Europejskiej. Niezawisima dodaje, że wizyta Donalda Trumpa w Warszawie zbiegła się ze szczytem państw Trójmorza, w którym łącznie z gospodarzami uczestniczyć będzie 12 krajów. Dziennik przypomina, że idea współpracy dwunastki narodziła się w Polsce, która wzięła na siebie rolę lidera i dotyczy istotnych sfer życia, w tym gospodarki, energetyki, transportu i cyfryzacji. Niezawisima gazeta sugeruje także, że jednym z tematów rozmów polskich polityków z prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej i relacje z Rosją. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W pełni wyposażona tarcza antyrakietowa na terenie naszego kraju już w 2022 roku. Polska i Stany Zjednoczone podpisały porozumienie w tej sprawie. Informacje z samego rana przekazał szef MON, Antoni Macierewicz. Stany Zjednoczone na mocy porozumienia niezwłocznie przedstawią ofertę zakupu systemu rakiet Patriot. Oferta będzie zgodna z polskimi wymaganiami, mówi minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Rząd Stanów Zjednoczonych wyraża zgodę na sprzedanie Polsce baterii rakiet Patriot w najnowocześniejszej konfiguracji, dokładnie takiej samej, w jakiej tych rakiet używać będą wojska Stanów Zjednoczonych, z systemem sieciocentrycznym IBCS oraz z radarem dookólnym opartym na technologii azotku galu, czyli tej najnowocześniejszej technologii, bardziej precyzyjnej. System obronny, jaki Polacy kupią od Amerykanów, składa się z czterech jednostek przeciwrakietowych oraz radaru. Będzie to stanowić podstawowy element tarczy antyrakietowej wschodniej flanki NATO. Polska będzie trzecim krajem po Stanach Zjednoczonych i Izraelu, który będzie dysponował tak nowoczesnym sprzętem. Marcin Chmielnicki, Polskie Radio 24. Hakerzy, którzy niedawno na Ukrainie i w wielu innych krajach szantażowali użytkowników komputerów, teraz odebrali okup. Tak twierdzi część ekspertów. Powód? Z portfela z wirtualną walutą Bitcoin zniknęła równowartość 9 tysięcy euro. Jednocześnie pojawiły się doniesienia, że hakerzy ponowili żądania wypłacenia okupu. W zeszłym tygodniu użyli oni specjalnej wersji wirusa Petya do zablokowania komputerów w wielu krajach. Żądali pieniędzy w zamian za klucz do ponownego udostępnienia danych. Teraz, jak wynika z doniesień, zaczęli wyprowadzać uzyskane pieniądze z wirtualnego portfela, choć zdaniem niektórych analityków ten ruch ma na celu utrudnienie pracy śledczym. Wcześniej ukraińska policja skonfiskowała zainfekowane serwery firmy Intellect Service i w ten sposób zapobiegła drugiej fali ataków, mówił
rzecznik policji Jarosław Trakało. Z podalszym przejęliśmy zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie. Dodał, że na serwerach znaleziono ślady działań hakerów z Rosji. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rządy pieniądza. I witam ponownie, Tomasz Wróblewski. Mamy dzisiaj wyjątkowy dzień i specjalne wydanie Rządów Pieniądza. Przypomnę, w naszym studio Jerzy Bielewicz, Grzegorz Małecki i Sławomir Chorbaczewski. Rozmawialiśmy przed chwilą o znaczeniu gazu, nie tylko we wzajemnych stosunkach, ale także dla geopolitycznych relacji gospodarczych. Jeszcze jakby dokończenie myśli, poproszę pana Jerzego Bielewicza. Ja chciałem tylko przypomnieć, że my ciągle płacimy za gaz najwięcej w Europie, dlatego że obowiązuje jeszcze kontrakt z Rosją. I także płacimy bardzo duże pieniądze za katarski gaz. On jest droższy, tak? On jest droższy, więc gdyby założyć, że od dzisiaj kupujemy tylko amerykański gaz, mielibyśmy z tego olbrzymie korzyści finansowe. Natomiast Ameryka może nam pomóc w naszych jakby, no to jest podstawa działania państwa. Powinniśmy dążyć do tego, żeby te zbić ceny zarówno katarskiego gazu, jak i rosyjskiego. I na forum międzynarodowym, i na forum Unii Europejskiej Ameryka może być naszym sojusznikiem w tym. Konkurencja zawsze czyni cuda, nie zapominajmy, jeżeli kraje zaczną między sobą konkurować. Jeszcze chciałem porozmawiać o wymiarze amerykańskiej gospodarki. Tutaj przed przerwą rozmawialiśmy o tym, że Stany Zjednoczone mają nadwyżkę handlową w Polsce. Nie są to wielkie obroty ani z jednej, ani z drugiej strony. Dla Stanów Zjednoczonych to jest promil prawdopodobnie obrotów, dla Polski to jest poniżej 3% naszych obrotów, także margines poprawy tutaj jest. Ale o samej amerykańskiej polityce gospodarczej, która była pełną nadziei inwestorów. No i gdzie jesteśmy dzisiaj? Dalej nie ma obniżki podatków ze strony prezydenta Trumpa. Nie ma nowych ceł na zagraniczne produkty, co odgrażał się prezydent Trump. Pamiętaliśmy 35% cło na meksykańskie produkty. Wciąż mamy bardzo dużą dysproporcję, jeżeli chodzi o wymianę handlową z Unią Europejską, ale przede wszystkim z Niemcami, z Japonią, z Chinami. I także tutaj żadne działania nie zostały wprowadzone. Jak byśmy to wytłumaczyli? Znaczy, tyle nadziei wokół ekspansji gospodarczej Stanów Zjednoczonych wydają się na dzisiaj przynajmniej zawiodłe. Ja bym tutaj nie był taki bardzo mocno negatywnie nastawiony do tego, co się dzieje. Wydaje mi się, że wszystkie sprawy dokonują się w bardzo długiej perspektywie. To nie jest tak, że z dnia na dzień cokolwiek się zmieni, zarówno w polityce, czy w gospodarce. One są tak między sobą, przenikają się wzajemnie i tak są ze sobą związane i tak między sobą są współzależnione, że oczywiście one muszą być rozpatrywane łącznie. Natomiast nigdy z dnia na dzień, jeszcze wracając z naszych kontaktów handlowych... Przypomnę, że w tej chwili już zamykają się drzwi w gabinecie prezydenta Dudy i rozpoczynają się spotkania w cztery oczy dwóch prezydentów. Bardzo proszę. Tak, no tutaj nic nie dzieje się z dnia na dzień. Ja tylko przypomnę, że jeżeli chodzi o nasze relacje między Stanami Zjednoczonymi a Polską, to ta tendencja na razie nie jest dobra, bo my mamy taką sytuację, że nam w zeszłym roku eksport zmalał o 7%, a import równocześnie się zwiększył, więc z naszego punktu widzenia, naszych interesów długoterminowo-gospodarczych, te 14% rozjechania się w ciągu roku, to nie jest dobry kierunek. Ale wracając, w długiej perspektywie wszystko trzeba rozpatrywać. Gospodarka amerykańska ewidentnie jest gospodarką bardzo dużą, która ma bardzo duże jeszcze możliwości wzrostu. Przypomnijmy sobie, że Amerykanie bardzo wiele w ogóle jakiejkolwiek działalności gospodarczej od siebie wyrzucali. Była bardzo takie na topie, modne wręcz można użyć takiego nieprawidłowego chyba określenia w gospodarce, ale jednak dobrze oddającego trend inwestycje zagraniczne. Same inwestycje, które w Polsce zostały zrobione, jeżeli chodzi o import z Stanów Zjednoczonych z Polski, to jest głównie przemysł elektromaszynowy, gdzie mowa jest na przykład o silnikach różnego rodzaju, w tym turboodrzutowych, różnych fragmentach silników turboodrzutowych. To są wszystko inwestycje amerykańskie dokonane w Polsce w latach ubiegłych. Więc to pokazuje, że Amerykanie bardzo dużo przemysłu od siebie wyrzucili i teraz jest ta reindustrializacja również Stanów Zjednoczonych. Ja tylko wspomnę, że mamy bardzo podobne interesy ze Stanami Zjednoczonymi i moim zdaniem genialnie, że dochodzi do tej wizyty. Oczywiście wizyta sama w sobie
ona nic nie da z dnia na dzień, jeszcze raz to powtórzę, ale w długiej perspektywie odbiór tej wizyty może być bardzo dobry w kontekście takim, że Trump przyjeżdża do Polski, rozmawiając, pan redaktor również o tym wspomniał, o sprawach gospodarczych. Mowa jest o energetyce, a jeżeli o bezpieczeństwie, to w kontekście zbrojeń. I teraz, jeżeli my będziemy w stanie wynegocjować ze Stanami Zjednoczonymi te rzeczy, które nam się przełożą na przemysł w Polsce, to jest bardzo ważne, czyli również kupić chociażby to uzbrojenie, które da nam możliwość lokalizacji w Polsce produkcji i przede wszystkim przeszkolenia naszych własnych ludzi, nas, Polaków. Ja twardo jeszcze wracam do kwestii bardziej globalnych i przypomnę, że w doktrynie Stanów Zjednoczonych, poza kontrolą nad dwoma oceanami, jest również zapis, że Stany Zjednoczone od wieków nie mogą pozwolić na to, żeby jedno państwo kontrolowało Europę. To nie chodzi tylko o kwestie militarne, ale także i gospodarcze. No i pytanie, czy ten spór z Niemcami wyłącznie dotyczy nadwyżki handlowej Niemców nad Stanami Zjednoczonymi i wyłącznie ta współpraca z Polską dotyczy relacji z Rosją, czy też to głębiej sięga po jakiejś głębszej myśli geopolitycznej Stanów Zjednoczonych? Grzegorz Małecki, bardzo proszę. No, miejmy nadzieję, że tak jest, że to nie są działania obliczone na osiągnięcie jakichś doraźnych celów, że jest to głęboka myśl strategiczna. Miejmy nadzieję, że przemówienie prezydenta Trumpa dzisiaj planowane na Placu Grasińskich da nam częściowo odpowiedź na to pytanie. Z całą pewnością Amerykanie wygląda na to, że na poważnie mają zamiar podjąć wrócić do gry na terenie Europy i obszarem, na którym te działania będą prowadzone, będzie gospodarka. To jest, jakby wpisuje się też w pewną myśl samego Trumpa i jego background. Pamiętajmy, że jest przedsiębiorcą i jego podejście do polityki międzynarodowej ma ten biznesowy charakter i wydaje mi się, że to obserwujemy właśnie w tej chwili. Wejście na poważnie na teren energetyki daje przede wszystkim możliwość rozwoju przemysłu wydobywczego w tym obszarze w samych Stanach Zjednoczonych i jest jakby potwierdzeniem jego celów politycznych rozruszenia gospodarki. Ewidentnie wskazuje to na jego duże zainteresowanie daniu dodatkowego impulsu czy otwarciu aktywnych działań na tym polu i to jest właśnie zgodne z interesami polskimi, które jak najbardziej tutaj oczekujemy od dłuższego czasu na możliwość nowego otwarcia w dziedzinie gospodarki. To idzie naprzeciw, znaczy w dziedzinie energetyki, to idzie naprzeciw naszym oczekiwaniom dywersyfikacyjnym. To było trudne do przewidzenia jakiś czas temu, ale zakładało zmiany, prawda? W momencie, kiedy otwieraliśmy, kiedy inicjowaliśmy budowę gazoportu i również tego rodzaju założenia, wiedząc o tym, że przemysł wydobywczy z gazu, z łupków się rozwija w Stanach Zjednoczonych, liczyliśmy na to, że to nastąpi i w tej chwili to się dzieje. Przez 8 lat, ja tylko przypomnę, że trwa w tej chwili spotkanie prezydentów, prezydenta Trumpa z prezydentem Dudy na Zamku Warszawskim. Natomiast wracając do naszego tematu, to przypomnę, że przez 8 lat rządów prezydenta Obamy Stany Zjednoczone właściwie scedowały swoją politykę i także interesy gospodarcze na Niemcy. Bardzo zawierzyły kolejnym kanclerzom, właściwie głównie kanclerz Merkel, w podejmowaniu decyzji, jak sądzili, dobrych dla Europy. Czy to, co obserwujemy, zobaczymy, co pojawi się także w przemówieniu prezydenta Trumpa dzisiaj po 13, ale czy to, co obserwujemy, to jest już oznaka, że Ameryka jednak wraca do Europy? Czy jest to dowód jakiegoś izolacjonizmu, jak początkowo żeśmy sądzili? Jerzy Bielewicz. To wszystko, co się dzieje, dzieje się naprawdę. I nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Uzależnienie Niemiec i też te planowane od gazu rosyjskiego mówi mi jedno, że mamy do czynienia, powiedziałbym, z korupcją polityczną w Niemczech,
Dlaczego? Dlatego, że Niemcy z łatwością mogłyby dywersyfikować dostawców gazu, chociażby z Morza Śródziemnego, gdzie są nowe złoża z Norwegii, więc z pewnością mamy do czynienia, no projekt Nord Stream jakby też oczywista rzecz. Mamy do czynienia właśnie, chociażby wizyta prezydenta Chin w Rosji później, teraz już jest, więc nie można mówić w Berlinie jest, tak. O dzisiejszym wydarzeniu bez kontekstu G20, które jest dzień później. A teraz chcielibyśmy wrócić do Małgorzaty Głogowskiej, która jest już na zamku, cały czas jest na Zamku Królewskim w trakcie, kiedy trwa rozmowa dwóch prezydentów. Zapraszamy. Dokładnie tak jak zostało powiedziane, rozmowa prezydentów jeszcze trwa. Koło 9.30 Andrzej Duda powitał na Zamku Królewskim Donalda Trumpa. Nastąpiło oczywiście oficjalne powitanie jeszcze przed telewizyjnymi kamerami, wymiana uścisków dłoni, a potem dziennikarze zostali już wyproszeni z sali. Andrzej Duda i Donald Trump prowadzą od kilku minut rozmowę w cztery oczy. Przewidywano, że potrwa ona około 20 minut. Po tym spotkaniu odbędą się jeszcze rozmowy plenarne delegacji polskiej i amerykańskiej. Premier Beata Szydło podkreślała przed tym spotkaniem, że wizyta Donalda Trumpa jest potwierdzeniem bardzo dobrej pozycji Polski w Europie. Zaznaczyła, że jest to sukces polskiej dyplomacji. Prezydent Andrzej Duda natomiast przed rozmową z Donaldem Trumpem mówił, że podczas spotkania poruszy kwestię gwarancji bezpieczeństwa dla Polski między innymi w kontekście obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Jak ta rozmowa przebiegała, dowiemy się właściwie lada moment, bo jak podaje strona amerykańska, o 10.15 odbędzie się spotkanie prezydenta Polski i prezydenta Stanów Zjednoczonych z mediami. Później prezydent USA będzie gościem szczytu Trójmorza. Donald Trump weźmie udział w pierwszej sesji szczytu poświęconej współpracy euroatlantyckiej. Spekuluje się, że prezydenta Stanów Zjednoczonych może zainteresować pomysł budowy infrastruktury gazowej i rozwój wzajemnych połączeń państw Trójmorza. USA planują bowiem wejście na globalny rynek eksportu gazu skroplonego. Serdecznie o gazie skroplonym rozmawialiśmy, jak ważny jest to interes gospodarczy dla Stanów Zjednoczonych, ale również chyba geopolityczny i przejęcie roli głównego dystrybutora i głównego gracza energetycznego od Niemiec. Oczywiście zobaczymy, jak to w dalszym ciągu będzie się rozwijało. Pierwszy statek, jak pamiętamy, skroplonego gazu już wpłynął do Polski. Kolejne porty to są Irlandia i Portugalia, i ten projekt będzie się rozwijał. Kilka dni temu z portu w Corpus Christi wypłynął pierwszy tankowiec Anna, ale już wiążący ropę łupkową. Czyli Stany Zjednoczone również wchodzą i na ten rynek po raz pierwszy od lat 70. będą eksportowały również ropę. Pamiętajmy o tym, że Donald Trump to jest nie tylko przedsiębiorca, ale bardzo bezwzględny przedsiębiorca, który w najbardziej bezwzględnym obszarze przedsiębiorczości, jakim jest deweloperka, funkcjonował, więc ma bardzo dużo doświadczeń. Jest to osoba z dużym doświadczeniem również życiowym i bardzo wyrazista. To jest bardzo istotne. Po tych 8 latach bardzo niewyrazistej prezydentury, tak delikatnie mówiąc, Baracka Obamy, mamy w tej chwili do czynienia z człowiekiem, który jest bardzo wyrazisty, bardzo jednoznaczny i chyba jeszcze nie do końca poznał wszystkie meandry tej polityki, bo jednak on wszedł bezpośrednio z biznesu do polityki i jest swego rodzaju nadzieją Ameryki w sensie gospodarczym. Więc teraz wszystkie inicjatywy gospodarcze w energetyce zmierzają do tego, żeby jak najbardziej zoptymalizować wykorzystanie chociażby surowców amerykańskich, również pod tym kątem, czy w ogóle eksportować. Ja przypomnę, że jeszcze parę lat temu był zakaz w ogóle eksportu ze Stanów Zjednoczonych, chociażby ropy naftowej. Dokładnie tak. I cała ta zmiana, to jest zmiana mentalna olbrzymia w Stanach Zjednoczonych, to jest inne podejście, ale oczywiście jest to wynikiem również globalizacji. W tą globalizację tam się bardzo dobrze wpisuje. Jego podróż do Europy i Polska jako ten pierwszy przystanek jest świetnym pokazaniem, że
my również na tej mapie się bardzo mocno liczymy i Stany są dla nas świetnym zrównoważeniem Niemiec. To wyraźnie chyba też trzeba bardzo mocno podkreślić pod jakimkolwiek względem. Również w ramach gry w NATO, bo mówimy tutaj o sferach gospodarczych. Pamiętajmy, że wydatki na obronność bardzo mocno są związane z gospodarką, z obronnością jako gospodarczą częścią. I teraz, jeżeli rozmawiamy o wydatkach w ramach NATO, to Polska jest idealnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych pod jakimkolwiek względem. W związku z tym wykorzystajmy to. Spotkanie również poza spotkaniem z prezydentem Dudą, które trwa w tej chwili, będziemy mieli spotkanie z przywódcami 12 państw Trójmorza. To oczywiście trochę w sposób naturalny spychamy na drugi plan, ale na pewno nie jest to spychane na drugi plan w tych 12 państwach. Jakie znaczenie może mieć to kolejne spotkanie prezydenta Trumpa? Grzegorz Małecki. Tak jest. Ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na jeden aspekt. Mam nadzieję, że rzeczywiście jest tak, jak mówił mój przedmówca, że ta cała inicjatywa, ofensywa w tej chwili, powiedzmy nawet Trumpa skierowana do Polski, jest rzeczywiście obliczona na nasz region, a nie na zmiękczenie partnerów zachodnioeuropejskich, że to nie jest działanie, które ma charakter taktyczny, a adresatem są tradycyjni partnerzy z Europy Zachodniej. Jeśli rzeczywiście tak jest, to byłby bardzo dobry objaw i rzeczywiście byłby to niewątpliwie przełom w polityce amerykańskiej ostatnich lat. Pamiętajmy, że ona przez wiele lat funkcjonowała w dosyć zrutynizowany sposób. Ci partnerzy jednak byli mimo różnego rodzaju konfliktów wokół choćby Iraku realizowane konsekwentnie i uparcie w kierunku przede wszystkim głównych partnerów zachodnioeuropejskich. Tutaj możemy liczyć, to jest moment właśnie takiego testu, próby, kiedy zobaczymy, na ile te zapowiedzi będą realne. Wygląda na to, obserwując te działania ostatnich dni, decyzja o wyborze Polski, o udział, na pierwszą wizytę o udziale w szczycie Trójmorza, wskazuje, że rzeczywiście jest tutaj nowa myśl strategiczna, nowy kierunek działań. Z całą pewnością jest to kierunek, który daje nam nadzieję, perspektywy na znacznie większe zajęcie mocniejszej pozycji w polityce amerykańskiej tego regionu, a Polski w nim jako liderze. Jeśli 12 państw, aczkolwiek to jest 10% PKB Unii Europejskiej, porównywalne Stanów Zjednoczonych, trudno tutaj mówić o tak naprawdę partnerze gospodarczym. Nawet wszystkie państwa połączone razem, to dalej jest... to musiałaby być decyzja w jakiś sposób polityczna, nie tylko gospodarcza. Jerzy Bielewicz. Musimy pamiętać, że to jest nie tylko Polska, ale też kilkanaście państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej. No to jest o 10%. Podczas gdy prezydent jest u nas, różni najwyższego szczebla dyplomaci odwiedzają Litwę, odwiedzają Ukrainę, odwiedzają inne kraje naszego regionu, czy Rumunię, więc jest to projekt już koordynowany również po tamtej stronie, czyli Stanów Zjednoczonych. My mamy teraz w tej chwili naprawdę wspaniałe okno w czasie. Myślę, że Niemcy po wyborach, nadchodzących wyborach już na jesieni będą starali się odbudowywać, poprawiać stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Francuzi już to robią. Zaprosili prezydenta Trumpa do siebie, więc musimy być w tej chwili bardzo aktywni. Czy sądzi pan, że te napięcia raczej wynikają z przedwyborczej atmosfery w Niemczech, a to długo nie potrwa? Nie, absolutnie nie. Niemcy są niepoprawni, czego dowodem jest projekt Nord Stream 2. Po Nord Stream 1 ten projekt nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Taniej jest transportować gazociągiem lądowym niż morskim, o wiele taniej. W tej chwili możliwości transportu przekraczają dwukrotnie to, co transportujemy gazociągami, więc
zarówno Nord Stream, jak no i South Stream są to projekty polityczne i zagrażają nam. To, co obiecuje Getting Bank, to jest kłamstwo. Które to, co obiecuje Bank Polski, w Warszawie to jest kłamstwo. Na G20, stare dziady przychodzą, dlatego, że siedzą, polityka Rosji jest taka, a nie inna. Na Ukrainie, w Syrii, we wszelkich zakątkach świata. Kredyt to jest kredyt dla kogoś a propos dyskusji, które toczą się równolegle z rozmowami tym razem prezydentów Dudy i prezydenta z prezydentem Trumpem. W Warszawie odbywa się również Global Forum. Dyskusja na temat, jak sama nazwa wskazuje, stosunków międzynarodowych. Łączymy się, na miejscu jest Arek Augustyniak. Jak, w jakim fazie już są te rozmowy? Dzień dobry. To Global Forum rozpoczęło się już rano, ale te pierwsze spotkania są zamknięte dla dziennikarzy. One dotyczą m.in. bezpieczeństwa państw położonych nad Morzem Bałtyckim. Specjalne zamknięte spotkanie jest poświęcone polsko-amerykańskim relacjom w XXI wieku. Natomiast ta część oficjalna, część wspólna rozpocznie się od wysłuchania transmisji przemówienia, które amerykański prezydent wygłosi na Placu Krasińskich. Ja przypomnę, że to właśnie z powodu wizyty w stolicy amerykańskiego prezydenta Global Forum zostało przeniesione z Wrocławia do Warszawy. To taki jednoroczny wyjątek. Tematem przewodnim forum będzie właśnie współpraca w regionie krajów Trójmorza. Poruszane będą kwestie dotyczące telekomunikacji, infrastruktury, transportu, energetyki. To dla nas bardzo ważne. Uczestnicy spotkania będą też rozmawiali o bezpieczeństwie militarnym. Ja przypomnę, że wśród gości ma tutaj być m.in. były burmistrz Nowego Jorku Rudy Giuliani, a także prezydenci Chorwacji, Estonii, Bułgarii i ministrowie krajów europejskich. Jeden z paneli z przedstawicielami państw Grupy Wyszehradzkiej poprowadzi nasza redakcyjna koleżanka Magdalena Skajewska. To będzie panel, który rozpocznie się po południu. Natomiast głównie czekamy tutaj właśnie na przemówienie amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa i na komentarze po tym wystąpieniu. Dziękuję serdecznie. To właściwie ta wypowiedź będzie już kończyła nasze specjalne wydanie z okazji wizyty prezydenta Trumpa w Warszawie. Przypomnę, te rozmowy dwóch prezydentów w dalszym ciągu trwają, a w naszym studio komentowali Sławomir Chorbaczewski, Grzegorz Małecki, Jerzy Bielewicz. I ja już serdecznie dziękuję i zapraszam na jutrzejszy program po 9 rano Rządy Pieniądza. Reklama. Nazywam się Ewa, mam 62 lata. Z wiekiem musimy się pogodzić, ale nikt nie powiedział, że mamy się godzić na bóle stawów. Dlatego sięgnęłam po Dolgit, ten żółty krem z apteki. Bóle kolan i barków? Sięgnij po Dolgit krem, który działa dokładnie w miejscu bólu. Dolgit uśmierza ból, działa przeciwzapalnie i jest delikatny dla skóry. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dolgit krem, ibuprofen 50 mg na gram. Wskazania: miejscowe leczenie bólów mięśni, leczenie bólów w przebiegu zwyrodnieniowych chorób stawów, reumatycznych schorzeń stawów obwodowych i kręgosłupa, leczenie zmian zapalnych tkanek okołostawowych, leczenie bolesnej sztywności barku, bólów okolicy lędźwiowej i kręgosłupa, zmian pourazowych związanych z uprawianiem sportu lub powypadkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, występowanie w wywiadzie pokrzywki alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, astmy po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Dolorgit Pharmaceuticals, Niemcy. Oj, nerwowy jest dziś nasz pies. Ach, bo dokucza mi wciąż stres. Jest na to sposób. Tabletki Revetia Stres, dostępne w Rossmanie. Zwłaszcza latem. Pies przeżywa wiele sytuacji stresowych. Podróże, nowe miejsca albo rozłąka z właścicielem. Revetia zawiera składniki zmniejszające podatność psa na stres oraz działające uspokajająco i przeciwlękowo. I na stres co piesek dostanie? Tabletki Revetia Stres, kupione w Rossmanie. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego koncert inauguracyjny Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej. Simon Standage, Agata Sapieha, Daniel Brüchen i wielu innych. W programie koncerty i uwertury Georga Filipa Telemana. Sobota, 8 lipca, godzina 19. Zapraszają Fundacja Concert Spirituel i program drugi. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Ojeju, jakie buty, oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne
Serum do Pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J5. Aparat 13 megapikseli za jedyne 799 zł. Telewizor LED Sharp 32 cale za jedyne 799 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za Pozytywum. Cieszę się, że pomogło. Nerwy trzeba oszczędzać. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Moja mama nie jest sama, bo choć mnie nie widać, ja już jestem. Kobieta w ciąży niestety czasem napotyka na problemy. Moja mama bardzo się martwi. Choroba dziecka w okresie prenatalnym, choroba ciężarnej, bieda, samotność. Każda mama, która znalazła się w trudnej sytuacji, ma prawo do pomocy. Fundacja Rzecznik Praw Rodziców. Mama nie jest sama. www.mamanieestsama.pl. Portal dla mam, które napotkały poważne trudności i dla osób, które chcą im pomóc. Kochance, mamusiu. Ogłoszenie społeczne. Tu Polskie Radio.